Po plenerowej przygrywce Oldboyów z Wistula River Brass Band, szósta edycja festiwalu Mazowiecki Jazz Jam ruszyła w piątek pełną parą. Zanim jednak w sali widowiskowej ratusza zabrzmiały pierwsze dźwięki, obok niej oficjalnie otwarto wystawę fotografii Lecha Basela, oczywiście z jazzmenami w rolach głównych. To są zdjęcia w 95% koncertowe. Ja jestem rejestratorem, a nie człowiekiem, który kreuje jakieś sytuacje. Może 2-3 zdjęcia są wykreowane przeze mnie, ale w większości wypadków są to festiwalowe, klubowe, koncertowe zdjęcia. Fakt, że często są tak udane, to według autora zasługa tego, że jazz on po prostu kocha. To się czuje. Nie potrafię tego nazwać dokładnie. To się również wiąże z czymś takim, że należę do tej grupy fotografów, którzy zostają na koncercie do końca, a nie po naszych regulaminowych 2-3 utworach uciekają do holu, wrzucają zdjęcia do laptopa i wysyłają do redakcji. Nie zawsze muzyka jest na pierwszym miejscu, a fotografowanie jest tylko takim intuicyjnym sposobem zapisu moich emocji, które towarzyszą słuchaniu muzyki. W piątek owych emocji dostarczyła fanom jazzu Ewa Bem, wyjątkowo ciepło przywitana przez nadkomplet publiczności. Wielka gwiazda śpiewająca z wielkim polotem, z wielką swobodą, z wielką techniką, z wielkim sercem. Kilka lat przerwy Ewy Bem w śpiewaniu z przyczyn rodzinnych, osobistych, trudnych, ciężkich i nagle postanawia w tym roku wejść na scenę po raz kolejny i jest to jeden z pierwszych koncertów w tym roku Ewy Bem właśnie w Legionowie. Jestem przeszczęśliwy, że możemy gościć taką wielką gwiazdę. Ewie Bem jak zwykle akompaniował doskonały zespół, złożony m.in. z takich legend krajowego jazzu, jak perkusista Czesław Mały-Bartkowski i pianista Andrzej Jagodziński. Na Legionowskim Festiwalu występujących zresztą nie po raz pierwszy. To będzie program z płyty, której premierę zapowiadam już dzisiaj. Odbędzie się 12 listopada. Będzie to płyta Ewa Bem Live. I wszystkie te utwory na niej będą. Będzie to materiał, który został nagrany 4 lata temu w Radio Łódź, w pięknej sali radiowej, z fantastyczną publicznością, duże zmusze. 4 lata, mroczne, ciemne dla mnie lata, czekał na to, żeby móc się okazać i przedstawić. Tak więc obok dawnych przebojów Ewy Bem, miłośnicy jej głosu mogli też posłuchać tego, co grało jej w duszy wiele lat później i sądząc po głośnych owacjach, nie byli zawiedzeni. W sobotę, drugiego dnia długiego jazzowego weekendu, magnesem dla publiczności był występ Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Weteran jazzu, grający z każdym, z polskim wielkim muzykiem, również z Komedą, którego to festiwal jest imienia, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Proszę Państwa, niesamowita gwiazda. Szczęśliwy jestem. Rok temu nie mógł wystąpić ze względów zdrowotnych. W tym roku gra i to świetnie. Tak czy inaczej, słynny muzyk dowcipnie dał fanom do zrozumienia, że z ponad 8 krzyżykami na karku dmie się już w saksofon trochę trudniej. Witam Państwa bardzo gorąco i na wstępie od razu chciałbym przeprosić, żebym też się z Wami komunikował na siedząco, no ale dopóki nie należąco, to jeszcze nie jest. Co prawda, to prawda. Bez względu na przyjętą przez lidera bandu pozycję, słuchacze dostali tego wieczoru to, czego oczekiwali. Thank you.
Tak jak nie zawiedli się w sobotę miłośnicy dobrego jazzu, zadowolony opuszczał też koncert szef organizującego Festiwal Miejskiego Ośrodka Kultury. Zadowolony i cięższy o honorową odznakę zasłużony dla kultury polskiej, przyznaną mu na wniosek PSJ przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe stara się uhonorować ludzi, którzy dla tej muzyki, dla polskiej muzyki jazzowej oddają swe serce, poświęcają swój cenny czas i nierzadko całe życie. I mamy to wielkie szczęście, państwo większe niż my, bo jest wśród nas, wśród was, w tym mieście taki człowiek, pan Zenon Durka. Jak zatem widać, organizacyjny trud bywa czasem doceniany nie tylko przez publiczność, której to akurat na mazowieckim Jazz Jamie zakończonym w niedzielę koncertem ONE Quintet i Marcin Wasilewski Trio od początku brak powodów do narzekań. Grają takie osoby jak Możdżer, jak Makowicz, jak Urbaniak, Bałdych, no wielkie, wielkie gwiazdy jazzu, Karolak dwa lata temu. Wielkich nazwisk zatem festiwalowi nie brakuje, a dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa, a także Urzędu Miasta, Starostwa czy PWK Legionowo, w kolejnych latach mazowiecki Jazz Jam powinien być równie smaczny.